Lokatorzy nowego bloku usytuowanego w pokoszarowym kompleksie przy ulicy Pułaskiego odebrali we wtorek klucze do swoich mieszkań. Pierwsza, ale nie ostatnia inwestycja ZBM-u realizowana pod hasłem od najemcy do właściciela została właśnie zakończona. Budynek kosztował ponad 6 milionów złotych. Przedstawiciele suwalskiego samorządu, ZBM-u oraz mieszkańcy wspólnie przecięli wstęgę. ZBM w Suwałkach, by móc zaciągnąć kredyt na budowę tej nieruchomości i wybudować ją, musiał przekształcić się w spółkę. Cała sprawa związana z przekształceniem wcześniej z ZBM-u działającego jako zakład budżetowy związała się z potrzebą podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie budowy mieszkań, szczególnie w tej opcji na wynajem i skierowanych do preferencyjnie do młodej części naszego miasta, którzy wiadomo na początku swojej pracy zawodowej nie mają często zdolności kredytowej, żeby te mieszkanie pozyskać jakby własnym staraniem, na przykład od dewelopera, którzy skądinąd na terenie miasta wykonują bardzo dobrą pracę, bo tych mieszkań po prostu przybywa, co jest też bardzo ważne. Natomiast tu cała formuła też polegała na tym, że my jako TBS zaciągnęliśmy kredyt na budowę tych mieszkań i de facto na zasadzie takiego wewnętrznego finansowania nasi najemcy ten kredyt spłacą, stając się docelowo ich właścicielami. Kredyt będą spłacali nabywcy poszczególnych mieszkań co miesiąc aż do listopada 2036 roku. Oczywiście mogą zrobić to wcześniej, ale nie przed upływem 3 lat najmu. Pomysł na tę inwestycję zrodził się w ratuszu. Dochodziliśmy do wniosku, że jest pewna taka luka pomiędzy mieszkaniami komunalnymi, które miasto rokrocznie przydziela, oczywiście tyle, ile tych mieszkań jesteśmy w stanie przydzielić, a z drugiej strony był ten rynek taki typowo komercyjny, deweloperski, a nic między tutaj tymi dwiema formami mieszkaniowymi. Postanowiliśmy przygotować taką ofertę dla tych ludzi, których nie stać, żeby zasięgnąć kredyt bankowy na komercyjnych warunkach i kupić od dewelopera mieszkanie, a to są takie osoby, które pracują, zarabiają, ale za mało zarabiają, żeby móc właśnie kupić własne mieszkanie, a za dużo, żeby otrzymać mieszkanie komunalne. I wytworzyła się taka nisza, którą trzeba było zagospodarować. W Suwałkach zapotrzebowanie na mieszkania budowane w formule stopniowego dochodzenia do aktu własności jest ogromne. Jeden blok nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb. To dlatego w przestrzeni między ulicą Reja i Pułaskiego już są planowane kolejne takie inwestycje.